Tragiczny wypadek w Mierzęcicach. Samochód dostawczy uderzył w wóz strażackiej ochotniczej straży pożarnej. Do tragedii doszło w piątek około godziny 9.40 na drugim kilometrze drogi S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej na wysokości portu lotniczego w Pyrzowicach. Na pracujący podczas działań ratowniczo-gaśniczych samochód ratowniczo-gaśniczy OSP najechał z niewyjaśnionych przyczyn wóz marki Iveco. Na skutek tego zdarzenia niestety dwie osoby podróżujące samochodem dostawczym Iveco zginęły, a jeden strażak został poszkodowany. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej oraz policja, także ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga z Pyrzowic w kierunku Dąbrowy Górniczej była zablokowana przez kilka godzin. Teraz policja i prokuratura będą badać przyczyny tego wypadku. Kolejna odsłona procesu przeciwko grupie przestępczej pseudokibiców ruchu Chorzów. Dziś w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie jednego z członków zarządu Psychofans Macieja M., pseudonim Maślak. W punkcie pierwszym wyroku. Na mocy artykułu 414 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 17 paragraf 1 punkt 4 KPK umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu Maciejowi. I tak w przypadku wszystkich trzech zarzutów, czyli zlecenia zabójstwa prokuratora, próby wprowadzenia treści pedofilskich do jego komputera czy pomyśle spalenia akt sprawy związanej z grupą Psychofans. Przestępstwa te miały zostać zlecone jednemu ze świadków koronnych. Z zebranych w sprawie dowodów wynikało, że oskarżony dobrowolnie odstąpił od usiłowania realizacji czynów zabronionych. Innego zdania jest prokurator oskarżający w sprawie Maślaka, któremu zależy na ukaraniu oskarżonego już za sam pomysł, jakim było pozbycie się niewygodnego dla niego prokuratora. Ja bardzo długo się nad tym problemem zastanawiałem na etapie konstruowania zarzutów i aktu oskarżenia i doszedłem do innych wniosków niż sąd. No, nie będę może wyprzedzał faktów, na pewno wniesiemy o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku, no i z dużym prawdopodobieństwem wywiedziona zostanie kolejna apelacja. Kolejna, bo już za pierwszym razem sąd umorzył oskarżonemu powyższe zarzuty w podobny sposób, uzasadniając wyrok. Niecodzienne znalezisko w budynku liceum ogólnokształcącego nr 7 w Katowicach. Podczas remontu w przewodzie kominowym jeden z robotników znalazł pistolet. Broń prawdopodobnie pochodzi z II wojny światowej. Informacji, które mamy, w czasie II wojny światowej odbywał się tam, był ulokowany szpital polowy, więc mogłoby to sugerować, że takie rzeczy mogły się tutaj gdzieś tam znajdywać. Natomiast nie mamy tego w żaden sposób udowodnionego, więc tylko domniemamy, że tak mogło być. Po tym, gdy o znalezisku dowiedziała się dyrekcja szkoły, natychmiast wezwano policję. Na miejscu pojawił się m.in. saper, który sprawdził, czy broń jest bezpieczna. Okazało się, że to pistolet Parabellum, niegdyś będący podstawowym elementem wyposażenia wielu niemieckich żołnierzy. Przy schowanej i zawiniętej w kawałek materiału broni znajdowały się również amunicja, ładownica, kabura i specjalny wydzior do czyszczenia. Bardzo często takie znaleziska po zakończonym postępowaniu przekazywane są do muzeów. Jest to niewątpliwie wzbogacanie eksponatami, takimi zasobów muzeów, więc tutaj zobaczymy, co dalej podzieje się z tą bronią po zakończeniu postępowania. Bo to bez wątpienia doskonale zachowana broń, która może być eksponatem muzealnym. Pistolet Parabellum był podstawowym elementem wyposażenia żołnierzy armii niemieckiej w latach 1908-1938. Potem dalej był produkowany, ale powoli wypierany przez nowocześniejszą broń. Po prawo jazdy do Zawiercia od teraz działa tam oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzięki niemu łatwiejszy będzie dostęp do egzaminów na prawo jazdy w różnych kategoriach, a także prowadzenie zajęć profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem drogowym. Pierwsze egzaminy zaczną się już w poniedziałek. Do tej pory oczywiście te ośrodki, które były najbliższe dla powiatu zawiercińskiego, no to były ewentualnie ośrodki podlegające WORD-owi katowickiemu bądź WORD-owi małopolskiemu. No niektórzy też jeździli, pokusili się o wyjazdy do WORD-ów świętokrzyskich, a tak w tej sytuacji nasza oferta związana z egzaminowaniem na kategorie A i B, no jak gdyby otwiera wachlarz działania lokalnie dla społeczeństwa. Egzaminy teoretyczne będą odbywały się w przekazanej części budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zawierciu. Z 15 lat temu nie byłoby to możliwe, aby w mieście Zawiercie było możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy, dlatego że nie mieliśmy rond. W Zawierciu nie było rond. Dopiero powstały około 13-14 lat temu.
Realizacja pomysłu otwarcia oddziału terenowego w Zawierciu nie przebiegała bez przeszkód. Decyzja o powierzeniu oddziału WORT w Częstochowie, a nie WORT w Katowicach, a także kosztowne zmiany w projekcie opóźniły oficjalne rozpoczęcie działalności ośrodka. To jest kilkaset tysięcy złotych, jeśli idzie o modernizację boiska, które teraz jest placem manewrowym, ale do tego trzeba oczywiście kilkadziesiąt tysięcy złotych wliczyć na szkolenie kadry, na przygotowanie zaplecza edukacyjnego i w końcu środki angażowane we współpracy z lokalnymi instytucjami, które wspierają od strony takiego zaplecza edukacyjno-biurowego. Osoby zapisujące się na egzamin w oddziale terenowym w Zawierciu będą miały możliwość wyboru pojazdu, na którym będą zdawać egzamin. Ponadto ośrodki szkolenia kierowców będą miały możliwość wynajęcia placu manewrowego w Zawierciu w celu zapoznania kursantów z tym miejscem. Te wszystkie prezenty jeszcze dziś wyjadą w stronę Ukrainy. Fundacja Wolne Miejsce zorganizuje w Buczy Dzień Polski i Dzień Dziecka. Zbiórka prezentów trwała przez kilka tygodni. Mamy duży odzew, jeżeli chodzi o ludzi. Są bardzo zainteresowani. Ciągle napływają do nas ogromne ilości podarków dla dzieci z Buczy. No wiadomo, każdy chcę wspomóc takie dzieci, które zostały poszkodowane w wyniku wojny, więc jakby każdy z nas okazuje te człowieczeństwo i chce dać coś od siebie. Mamy zabawki, słodycze, artykuły papiernicze, bloki, kredki. Naprawdę wydaje mi się, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Dzień Polski i Dzień Dziecka odbędzie się w niedzielny poranek 28 maja w Buczańskim Parku Miejskim, a fundacja jedzie tam na zaproszenie mera miasta. Wolontariusze ugotują 1000 porcji zupy. Z Polski wyjeżdża ekipa 15 wolontariuszy po to, żeby ugotować tam pyszną zupę pomidorową z makaronem, taką typowo polską, słodziutką dla dzieciaczków. Będą ciasta od wielu naszych darczyńców, ale nie tylko to, bo jak Dzień Dziecka, to oczywiście prezenty. Zawozimy naprawdę całą furę pięknych rzeczy. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom od oczywiście Fundacji TVS, prezentów miast Katowice, Kołobrzeg, Olsztyn, Chorzów, Świętochowice. Wiele miast się włączyło. Bo Fundacja TVS wsparła wyjazd finansowo i nie po raz pierwszy pomaga osobom z Ukrainy, zarówno tu w regionie, jak i za granicą. Pomaga też oczywiście naszym rodakom. Z uśmiechem to mówię, że Fundacja TVS od wielu lat wspiera i pomaga wszystkim osobom, które znajdują się w kryzysie, które są w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej. Priorytetem są dla nas zawsze dzieciaki, dlatego nie mogło nas zabraknąć przy akcji Dzień Dziecka dla dzieciaków z Ukrainy. Mamy nadzieję, że ten mały gest sprawi, że się uśmiechną, że chociaż na chwileczkę zapomną o trudnej sytuacji. Warto, żeby wspomnieć, że nasze działania nie byłyby możliwe dzięki wsparciu widzów w telewizji TVS, którzy mają do nas zaufanie. I to dzięki nim możemy zawozić dzieciakom prezenty, możemy pomagać, prosimy o więcej. A warto pamiętać, że drobne gesty, gdy złożą się w jedną całość, naprawdę potrafią zdziałać cuda. Dla każdego z nas jest wyjątkową osobą, pełniącą wiele ról: przyjaciółki, nauczycielki, opiekunki i mentorki. To właśnie ona daje nam wsparcie i nieskończoną miłość. Dzień Matki jest zatem doskonałą okazją, aby okazać naszą wdzięczność i docenić wszystko, co dla nas robi. Właśnie mamusiu, kupiłem pyszne ciasteczka, do mnie pojadę, do życzenia i mam nadzieję, że wspólnie fajnie spędzimy czas. Mama jest najważniejszą osobą w życiu. To ona mnie urodziła, wychowała, więc wiadomo, miłość do mamy jest największa. No mama to jest moje największe wsparcie, przyjaciółka. Uważam, że każdego dnia jest się mamą i bardzo trzeba ją cenić, bez względu na datę. Czekoladki, biżuteria, perfumy to tylko początek listy upominków. W ten wyjątkowy dzień królują wciąż kwiaty. Kwiaty sezonowe, które w maju konwalie najbardziej schodzą. No też tulipany jako wiosenne kwiaty, bzy, piwonie to są takie kwiaty na Dzień Matki. Niezależnie od wybranego podarunku najważniejsze jest, aby wyrazić swoją miłość i wdzięczność w szczery i autentyczny sposób. Jeśli on jest okazjonalny, czyli jeśli mamy jeden dzień w roku i nie mamy więzi, relacji stworzonej przez wszystkie pozostałe dni roku, to zapewne ten dzień będzie takim, jak to się potocznie mówi, odfajkowaniem rytuału. Czyli pewnie kwiatki, pewnie czekoladki merci, albo jakieś inne z hasłem dziękuję, albo wdzięczny ci jestem, cudownych rodziców mam i tym podobne. Czyli dać prezent. To, co w naszym silnie zekonomizowanym społeczeństwie jest takim ekwiwalentem uczucia. A wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji święta. Dziękujemy wam za miłość, opiekę i poświęcenie, jakie nam ofiarujecie każdego dnia.